Szczęść Boże, Szczęść pozdrawiamy Boże. Was Szczęść Boże. Serdecznie. Już chcemy korzystać z tego nowego studia. Chcemy też jakoś wykorzystywać to, że mamy takie narzędzie. Ale najpierw chcielibyśmy się Wam przedstawić. Jestem ksiądz Tomasz Wołoszynowski, wikariusz katedry. Agnieszka Szalawska. Andrzej Milard, wspólnie z Agnieszką, z księdzem i jeszcze z grupą ludzi organizujemy ekstremalną drogę krzyżową w Koszalinie od 7 lat już. Od 7 lat. I na początku chcielibyśmy jakoś porozmawiać o tym, jakby co jest ideą tej ekstremalnej drogi krzyżowej. Hasło wybrzmiewa i jest to nawet takie medialne hasło, ale powiedz Andrzejku, jakby czym jest idea tej ekstremalnej drogi krzyżowej w jej założeniu? No musielibyśmy się cofnąć do 2009 roku do Krakowa. Tam po raz pierwszy właśnie ksiądz Stryczek, zresztą też autor wielu ciekawych pomysłów, między innymi Szlachetnej Paczki, też wszystkim nam znanej, właśnie pierwszą drogę, ekstremalną drogą krzyżową właśnie tam powstała pierwsza trasa, to była trasa z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Jakby ideą było wyprowadzenie, można powiedzieć, nabożeństwa drogi krzyżowej poza budynek kościoła. No i doświadczenie takiej ludzkiej słabości właśnie w tym zmęczeniu, w tym takim trudzie, którego doświadcza się w czasie przejścia tą trasą, która ma ponad 40 km, nierzadko też więcej. No. Warto pewnie podkreślić te główne założenia ekstremalnej drogi, bo to jest pewna nazwa własna. I teraz jakie są te założenia tej ekstremalnej drogi? Czyli... Pierwsze to jest to, co właśnie powiedziałem przed chwilą, to jest minimum 40 km. To jest też takie minimum ta przewyższeń na tych trasach, czyli takich podejść, można powiedzieć, pod górki. Ale też to, że idziemy w nocy, idziemy w samotności bądź w jakichś tam niewielkich grupach. No i obowiązuje zasada milczenia, czyli tak naprawdę, no można powiedzieć, idziemy sami. Idziemy sami. Choć sami, choć nie sami, nie? Choć tam jest ten aspekt tego, żeby jakoś tam brać odpowiedzialność za tego drugiego. Choć założenie jest takie, że faktycznie, no to nawet to też przy zgłoszeniach, nie? To, że każdy tam odhacza się przy zapisach, tak, biorę odpowiedzialność za siebie. Trochę tak jak ze szlakiem, nie? Turystycznym. Jest wyznaczony szlak, jakby zgadujemy się, że idziemy razem, a jednak jakoś tam każdy bierze za siebie odpowiedzialność, nie? Tak, dokładnie. No, jak sama nazwa mówi, ekstremalna droga krzyżowa, to wydawać się może, że jest to proste jakieś doświadczenie i przeżycie. Tak zdarza się, jeżeli ktoś jest tam sportowcem, to może te 40 km nie stanowić większego problemu, ale przeważnie jest tak, że doświadczamy tam takiego naprawdę mocnego zmęczenia, takiego fizycznego. Ale to właśnie o to chodzi, żeby właśnie zmęczyć się i w pewnym momencie dojść do wniosku, że to jakby już tam nasze ludzkie możliwości się kończą. I teraz pytanie jest kolejne właśnie, co dalej z tym robimy, nie? Czy powiedzmy wierzymy do końca w siebie tak naprawdę i własne możliwości, czy zdajemy się tutaj na Pana Boga i wydaje mi się, od tego, jak bardzo się otwieramy, tak bardzo doświadczamy i przyjmujemy. I przez te 7, w zasadzie 8 lat, jak na te ekstremalne drogi krzyżowe chodzę, byłem świadkiem wielu różnych wydarzeń, takich, no, można by nazwać świadectw cudów, które ludzie doświadczali. Jest to takie bardzo prawdziwe świadectwo. To może fajnie, płynnie przeszło nam do tego, że 8 lat. No właśnie, co nas tutaj, co naszą trójkę chociażby łączy, nie? Jakby trochę o tym, jak to u nas w Koszalinie się zaczęło. Ja tu po paru latach przyszedłem, a wy jednak to jakoś zaczęliście. To jakie były początki, tu Agnieszka, ty Andrzej, jakie były początki ekstremalnej drogi krzyżowej w Koszalinie? To znaczy, ja byłam pierwszy raz w 2017 roku w Ustce na drodze krzyżowej. Co prawda jej nie przeszłam, ale bardzo... No bardzo mocno przeżyłam tą drogę i gdzieś tak zapaliłam się do tego, żeby na kolejny rok iść ponownie. Chodziły mi nawet po głowie takie myśli, żeby właśnie podjąć się tego wyzwania i tutaj w Koszalinie stworzyć taką drogę. Natomiast no, nie miałam odwagi i
jakoś wydawało mi się, że nie będę miała na to czasu, trochę bałam się trochę tego podjąć. No a tymczasem tutaj odezwał się Andrzej, którego nie znałam, w ogóle nie wiedziałam, kim jest ten człowiek. Andrzej, spadłeś z nieba do Agnieszki. No, całkiem podobnie, bo ja też pierwszy raz doświadczyłem właśnie ekstremalnej drogi krzyżowej rok wcześniej, też w 2017 roku w Szczecinku z kolei. No i po przejściu tego, po zakończeniu tej drogi, gdzieś w czasie przerzucania właśnie informacji internetowych natrafiłem na taki właśnie post, czy jak to się tam nazywa. Czyli chcesz zorganizować drogę, ekstremalną drogę krzyżową w swoim mieście, no to zgłoś, no, chęć jakby. No i mówię, no, byłem w Szczecinku, który ma, nie wiem, 50 czy 60 tysięcy mieszkańców. Mówię, Koszalin ma ponad 100 i mówię, tutaj nie ma takiego wydarzenia. Mówię, to aż no, po prostu wstyd po prostu. No i tak się właśnie zaczęło, nie? Że ja się zgłosiłem, no, ten swój akces jakby podjęcia tej no, organizacji, nazwijmy to w ten sposób. Podezwali się tam państwo z Krakowa, jakieś tam szkolenie, wyjazd Poznań, Kraków później. No i tak się zaczęło i ja po prostu wiedziałem, że od początku, że ja nie chciałbym tego sam robić, bo to jest wydarzenie, które uważam, powinni być zaangażowani jakieś grono ludzi, którzy jakby rozłożenie tych zadań, bo jest ich w sumie bardzo dużo tak naprawdę. Nie można powiedzieć, że my też no, teraz już po tych kilku latach, jak organizujemy tę drogę, tej pracy jest mniej, bo jest ona poukładana w pewien sposób. My wiemy, co robić już jak, ale początki były naprawdę trudne i myślę, że każdy z nas tutaj miał ręce pełne roboty. To jest taka dobra idea, że ekstremalna droga krzyżowa to jest taka inicjatywa, która jest taką raczej odnodlą, nie? Że to jest super i to bardzo fajnie to działa, to w Koszalinie, jakby, że jest grupa świeckich, że ja jako ksiądz, no, to gdzie ja tam mogę dojść, właśnie poogłaszać, gdzieś poprosić, żeby księża poogłaszali, księża proboszczowie swojej parafii. Jakby cała logistyka to już wy, nie? To jest super, że jakiś taki ruch świecki, że jest dzieło, które się służy Kościołowi, ale za które odpowiadają świeccy. I super. I to pewnie warto by teraz powiedzieć, jak to wygląda u nas w kwestii tych tras. Że która trawa, właśnie to jest ciekawe, w sumie też nie wiem, bo ja znowu jakby dołączyłem do Agnieszki, do Andrzeja te pięć lat temu, kiedy tutaj do katedry przyszedłem, to kiedy ja tutaj zacząłem z wami, to były te dwie trasy, nie? Ta nadmorska i ta z Górą Chemską. No ale tak byśmy mogli powiedzieć, też w sumie nawet nie wiem, jakby która była pierwsza ta trasa i może co, Andrzej, jakbyś pokazał te pierwsza, druga, trzecia i jakby jak ta trasa mniej więcej przebiega, żeby to mieć jakiś obraz. Znaczy, tak, pierwsza trasa to była trasa czerwona, tak ona się nazywa i ona to jest trasa Ignacego Loyoli. Trasa, która przebiega, znaczy wszystkie w ogóle zaczynają się w katedrze, tego jakby trzeba zacząć, a kończą się w Kościele Ducha Świętego, to jest parafia Agnieszki, no i to jest też odpowiedź na Agnieszka, twoje pytanie, skąd się wzięłaś, no właśnie wzięłaś się stąd, że organizujesz, znaczy, no oczywiście, ale to zakończenie zawsze, które tam po prostu przez, no, od samego początku, to w jakiś sposób właśnie tam parafia twoja, i ludzie swojej wspólnoty prostu jak są zaangażowani, ta całonocna adoracja i to poczęstunek, ta kawka, herbata. Pierwszej była ekstremalny, nie? Bo to warto może od razu powiedzieć, bo to jest istotne, jakby to jest fenomen Koszalina. Daj Boże, może w innych miastach też jest, niestety nie wiemy, jak to wygląda, że kiedy my idziemy, to co się dzieje w parafii Ducha? W parafii Ducha Świętego w Kaplicy Chrystusa Króla przez całą noc odbywa się adoracja od godziny 17, jak my zaczynamy tutaj Eucharystią w katedrze, to w parafii Ducha Świętego jest całonocna adoracja, połączona również z poczęstunkiem, z jakąś herbatką, także dla strudzonych również jest... Jest coś do zjedzenia, do wypicia, dość ciepłego. Ale najważniejsze jest to, że jest właśnie ta adoracja, że kończymy
przy Panu Jezusie, tak? Ciało jest przy tak. Jezusie. No. To co, Andrzejku, to pokażmy, jak te trzy znaczy, krasy ja może powiem, bo akurat nie mogę w tej chwili, gdzieś otworzyłem sobie wcześniej, ale nie mogę znaleźć, ale chyba już mi się udało, mi się nie udało mi się. Ale może tak, czyli pierwsza ta trasa czerwona, to jak właśnie tutaj mówimy, trasa, która zaczyna się w Koszalinie, w katedrze i mniej więcej wychodzimy z Koszalina w kierunku Wyższego Seminarium Duchownego w Wilkowie, później jest Konikowo, później z Konikowa idziemy do Bonina, z Bonina do Maszkowa, do Manowa, z Manowa chyba do Wyszoboża, z Wyszoboża do Maszkowa i z Maszkowa, Policko jest po drodze, tak, a później przez Górę Chełmską. Tak, tam jest ten odcinek taki zawsze tak, bardzo trudny. Tak. Nie? Tam jest między stacjami 11 a 12 jest chyba 6 czy 7 kilometrów. Idziemy się przez las cały czas tam po tych górkach. No jest ciężko. No i kończymy właśnie w Kościele Ducha Świętego. Zwykle no to tak, jeżeli komuś się udaje, no to dociera tak około 5. A zdarza się, że i o 9 godzinie dopiero następnego dnia, także to... I to jest tak, druga trasa to jest trasa nadmorska, trasa, którą też zaczynamy w katedrze i wychodzimy w kierunku morza, Łazy, znaczy Mielno, Unieście, Łazy i później przez Osieki, Jamno wracamy do Łabusz, wracamy do Koszalina. I trzecia trasa to jest trasa w sumie ta najnowsza, można powiedzieć, ona chyba jest, teraz będzie trzeci rok. To jest trasa na południowy zachód, można powiedzieć, zachód od Koszalina, czyli tutaj Niedalino, czyli zaczynamy też w katedrze i wychodzimy w kierunku właśnie Niedalina, z Niedalina Niekłonice, tak mówiąc zupełnie ogólnie, i tam i wracamy do Koszalina właśnie taką dużą pętlą. Tutaj jak już mówię o tych trasach, to warto powiedzieć, że w tym takim, że to nie nasza trójka oczywiście, tylko jakby tutaj tym wszystkim, tym przygotowaniami się zajmuje właśnie. Chciałbym tutaj właśnie podziękować z tego miejsca właśnie Marcinowi i Piotrkowi, którzy no jakby wzięli na siebie ciężar tutaj wyznaczania tych tras, opisywania tych wszystkich przebiegu tego całego szlaku. No i jest jeszcze Marzenka z nami, która po prostu zajmuje się tym całym tym social media, gdzie cały ten Facebook nasz prowadzi, ten fanpage i naprawdę no, wszyscy no, bardzo mocno się angażują w to. W powstanie tej drogi. Nie? Bo to przy tej okazji też i warto podkreślić, że jakby to, jak sobie mówimy o Koszalinie, bo mam doświadczenie tej naszej koszalińskiej drogi, natomiast tutaj mam ściągawkę, że takie drogi odbywają się też 8, to między innymi nasza koszalińska, 15 marca i 22 marca. No między innymi, czyli jesteśmy, wychodzimy z Koszalina, ze Szczecinka, w Szczecinku są trasy w Białogardzie, w Słupsku, w Pile, w Czciance, w Bornym Sulinowie, w Jastrowiu i też tutaj widzieliśmy, że też w Miasku, czyli jakby jest tych wydarzeń i to jakby idea zawsze przyświeca ta sama. I u nas w Koszalinie wygląda ta tak, że 8 marca, Dzień Kobiet, pięknie rozpoczynamy, łatwo zapamiętać, gromadzimy się na mszy świętej w katedrze o godzinie 17, a potem grupujemy się, dobrze, no za chwilę też powiem jakby technicznie, jak się do tego przygotować i potem każdy rusza na swoją trasę i wszystkie te trasy łączą się w parafii Ducha Świętego. Sobie tak myślę, jakbyśmy teraz mogli powiedzieć, jak się przygotować do tej ekstremalnej drogi krzyżowej, czy jakby pewnie jak się ubrać, co zabrać, co zrobić wcześniej, czy to da się na żywca. Chociaż znam takich ludzi, że przyszli na żywca, ale pewnie warto by gdzieś tam wcześniej pochodzić. Myślę, od tego by można zacząć, od tego przygotowania takiego dalszego, czyli jakaś forma ruchu. To jednak jest 40 kilometrów. Ten dystans nie jest przypadkowy, bo ekstremalna droga krzywa zakłada te 40. I to pewnie nie bez przypadku, bo to jednak jest pewien trud, jest pewna jakaś taka granica wysiłku. Bardzo mocna. Jasne, pewnie od razu z góry warto by podkreślić, że absolutnie to nie trzeba przejść całej, że absolutnie to nie trzeba
Nie, to najważniejsze jest wyjście, najważniejsza jest jakaś chęć, najważniejsze jest jakieś podjęcie wyzwania. Absolutnie to nie chodzi też o jakieś tam zdarcie życia, bo za to. Ale warto zakończyć w kaplicy Chrystusa Króla przed to jasne, że tak. No, to nawet jak się nie nawet dojechać. Ale no to co, czyli takie przygotowanie. No ja wiem, że to moje, to, że starałem się takie dłuższe spacery robić. Takie 2-3 godziny, takie, żeby takie 10 km na przykład przejść, na ile to są możliwości. No, to takie moje doświadczenie. Nie wiem, jakie wasze takiego przygotowania przed. Czy dało jakoś to konkretnie? No, ja tak obiecuję sobie od roku, że się przygotuję. No ale naprawdę od 8 lat chyba faktycznie tak za biurka, można powiedzieć. Wstaję po całym dniu pracy i o 17 zaczynam w katedrze mszą i o 18 po prostu wychodzę i Bogu dzięki po prostu jakoś no, nie nabawiłem się nigdy żadnej kontuzji, jakiegoś tam urazu i udało mi się po prostu dotrzeć do tej 14 stacji. Pewnie jest to bardzo miłe, przyjemne doświadczenie, pomimo tego, że jest ciężko, ale to ta przyjemność tego doświadczenia polega właśnie z tego, że jest ma ten wymiar duchowy, mm-hmm. nie? Że fizycznie człowiek faktycznie umiera i traci życie, ale myślę, że duchowo to tutaj to jest jakby nieocenione, jakby dla mnie przynajmniej doświadczenie. Myślę, że to jest ważne, nie? Ważne to podkreślić, że ja też mam takie doświadczenie ludzi, którzy pamiętam w Słupsku kiedyś ludzie o drugiej, trzeciej przyszli już. To byli harpagani, którzy pewnie przebiegli, dosłownie przebiegli, ale teraz jakby o co idzie? Warto to jakby podkreślić, co się dzieje podczas drogi, nie? Że droga to jest rozważanie stacji drogi krzyżowej i jakby na mapie są zaznaczone punkty, przy których się zatrzymujemy. Są też takie ogólnopolskie rozważania na każdy rok rozważań drogi krzyżowej. Zatrzymujemy się i jak organizatorzy tutaj zachęcają, żeby jakby w ogóle jakby od drogi, od stacji do stacji, żeby jakby zostawić różaniec, zostawić jakby wszelkie inne formy modlitwy, tylko niech przez tą ciszę rozważania przychodzą. I myślę, że to jest chyba pierwsze, że to ma być spotkanie z Bogiem w ciszy, w jakimś też spotkaniu z taką walką ze sobą, że tam chcemy odkrywać spotkanie oblicza Pana Jezusa i to charakteryzuje, myślę, ekstremalną, gdzie może to być challenge, może to być trekking, nie? I jest to też czymś takim. Widać też, kto na to przychodzi, nie? Że to są też ludzie, nawet po sprzęcie widać, że to są ludzie, którzy też jakoś są aktywni. I to jest jednak ważne, że jakby to jest istotą, że coś się ma tam zmienić w serduchu. Tak, tak, ja też tak uważam, bo jakby to przede wszystkim jest jakby wydarzenie religijne, w sensie tak, duchowe i to tak należy traktować. No, oczywiście znajdują się tam ludzie, którzy być może traktują to jako wyzwanie fizyczne, no ale ale dają sobie szansę na spotkanie pomimo wszystko z Panem Bogiem i no bo przecież wyzwanie czy wydarzeń, w których mogą się sprawdzać, takich poza wydarzeniem duchowym jest wiele, prawda? Ale pomimo wszystko przychodzą na to nasze wydarzenie tutaj od lat. No ja widuję te same osoby, no, twarze się powtarzają. No, najwięcej było nas tam ponad 200 chyba osób jednego roku, z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o zapisy. No ale tak przeważnie jest no, trochę mniej, no, między około 150 chyba w zeszłym roku jakoś tam było, także to nieco 50 osób, także to też nie jest mała grupa generalnie, to już tak widać, że przynajmniej ludzie, którzy przechodzą z boku kościoła, widzą, że coś się dzieje, nie? Że coś się dzieje, jest ruch, ludzie są, no, można powiedzieć, tak jak na osoby, które chodzą do kościoła, trochę dziwnie ubrane, bo tak na sportowo, nie? A pomimo wszystko gdzieś jakieś krzyże utkane, zrobione z drewna, w plecach gdzieś tam wepchnięte, także nie no pięknie, ja naprawdę nie zapomnę tego widoku, kiedy pierwszy raz byłem na właśnie ekstremalnej drodze w Szczecinku i zobaczyłem tam tyle młodych ludzi w jednym miejscu i to po prostu było dla mnie coś, czego niedawno nie widziałem, naprawdę, to było coś takiego bardzo
no, piękny widok, no po prostu, piękny widok, nie? I aż powiem, że miałem łezkę w oku, kiedy stałem tam gdzieś sobie z tyłu i obserwowałem właśnie, no tłum, tam naprawdę było, myślę, że grubo ponad 200 osób wtedy. No. Także myślę, to... dzisiaj to może być też szansa, jakby patrząc na to, jakby patrząc na te lata, tu w Koszalinie też moje, w Słupsku jeszcze wcześniej, że też są tacy, których jak nie widzę w kościele. I to są, to, i myślę, że to jest jakiś taki zalążek, jakby ludzi, którzy może na Eucharystii może ich często nie... Jasne, ci nasi ludzie, tacy kościołowi, powiem, z niedzieli zaangażowani, tacy katolicy, to jasne też są, ale sporo jest takich, których jakby raczej w kościele może to nie być, co może być jakimś zalążkiem tego, że tego jakiegoś doświadczenia Pana Jezusa, chociażby w tym doświadczeniu, i może to ich jakoś tam sprowadzić, rozważania. I ja powiem szczerze, że przez te ile tam, te 8 lat, jeszcze te początki w ogóle, jakby nigdy się chyba nie spotkałem, żeby ktoś ominął stację, żeby ktoś nie przystanął, żeby ktoś nie wyciągnął telefonu, ktoś nie wyciągnął kartek. Jakby chociażby te rozważania przeczytali, no a tam rozważania, no zawsze wskazują na Pana Jezusa, i myślę, że to jest jakiś fenomen, że chcąc, nie chcąc, nawet jeśli ktoś idzie, że tak powiem, się zmierzyć i że to będzie po prostu challenge nocny, no to w tej głowie coś tam na pewno musi być, nie? No ale powiedzcie teraz sobie, tak myślę o takim doświadczeniu, bo to warto, myślę, dalej pójść, jakby tutaj istoty dotykać, jakby owoce ekstremalnej, nie? Co owoce ekstremalne, nie? Czy to, ja w ogóle nie wiem, czy ja jakby wiem, po co to łazi po tych nocach? Ale nie wiem, czy tak jak wy, na przykład, czy wy podobnie jak ja, ale czy macie takie na przykład odczucia i doświadczenia, że w momencie, kiedy człowiek już jest tam w tym lesie głębokim, przynajmniej ta trasa czerwona właśnie tutaj przez tam Manowo i tak dalej, te miejscowości, o których mówiłem, no jest druga w nocy, człowiek już no jest mocno zmęczony, nie ukrywam, ale ileś godzin idzie w tej ciszy już tak naprawdę, nie? I w zasadzie ustaje ten cały, no można powiedzieć, hałas tego świata. I ja przynajmniej mam takie doświadczenia, że ja wtedy dopiero reflektuję się, kiedy ustaje hałas ten na zewnątrz, jaki co tam się we mnie dzieje tak naprawdę, nie? Że w jakim, jaki we mnie jest też no, nieporządek, czasem hałas, jakieś takie właśnie po prostu rzeczy, których zupełnie nie mam świadomości na co dzień, nie? Bo one są jakby przygłaskane tym wszystkim, co się dzieje w świecie. I jakby nie jestem w stanie się nawet zreflektować. I właśnie to też jakby takie doświadczenie właśnie Drogi Krzyżowej, że ona pomaga mi przynajmniej, znaczy w wielu rzeczach, ale jedna z tych rzeczy to jest to, że pomaga mi uporządkować pewne w sobie, pewne relacje do Pana Boga, jakie mam, nie? To znaczy zweryfikować je tak naprawdę, nie? Że gdzieś wyłuskać te rzeczy, które gdzieś są we mnie takie no, niepoukładane jeszcze, można powiedzieć, nie? Rzeczy, które gdzieś tam stają na w poprzek, na przykład, nie? No i to jest, myślę, że dla mnie bardzo, bardzo cenne takie doświadczenie, bo dzięki temu ja wiem przynajmniej, co ja muszę sobie, że tak powiem, zmienić, nie? Gdzie ja mam coś. Co jest po prostu jakąś, co mi ciąży tak naprawdę, nie? Ja się dowiaduję tego na ekstremalnej drodze krzyżowej, właśnie w tej ciszy. W tej ciszy, w tym zmęczeniu po prostu, w tym doświadczeniu takiej, może być, swojej słabości, no... Człowiek się boi się ciszy, nie? Ale dla mnie właśnie też to jest to doświadczenie ciszy i to takie zmęczenie, dojście do jakichś swoich granic, swojej wytrzymałości takiej fizycznej. To jest też taki moment, gdzie no ja już nie mam nawet siły myśleć, nie? I wtedy no Bóg może jakby wlewać we mnie, nie? Może pracować właśnie tak, jak mówisz, nie? Pokazywać mi różne sytuacje, gdzie jeszcze muszę nad czymś popracować, co zmienić, może komuś przebaczyć. Także to ja myślę, że to jest taki cel, takie założenie tej ekstremalnej drogi krzyżowej, nie, że ona nie staje się jakby
kolejną drogą krzyżową, nie wiem, czasami może nawet jak rozważamy drogę krzyżową, czy w domu, czy w kościele, może czasem nawet nie pamiętamy jakiejś stacji, czy tego rozważania, a tutaj no, jakby odnosimy to do swojego życia, tak? I no, chodzi o to, żeby to, ta droga mnie zmieniła, nie? Więc ona ma, wydaje mi się, że ma tylko sens, kiedy po tej drodze dokonuje się jakaś zmiana w moim życiu. Taka realna, nie? Że tak, że no, ja, zresztą ja no, w doświadczeniu tych wszystkich dróg, które przeszłam, ekstremalnych, to muszę powiedzieć, że już tak chyba po trzecim roku zaczęłam sobie zapisywać, bo no, tak gdzieś tak w przedziwny sposób zobaczyłam, że Pan Bóg jakoś też mi pokazuje, co potem i to później, co później też dzieje się w moim życiu w tym kolejnym roku, po tej właśnie pierwszej na przykład u nas w Koszalinie. No to była bardzo trudna droga dla mnie. Ledwo doszłam. Chociaż pierwszej nie przeszłam, tej w Ustce, nie doszłam do końca i potem tydzień czasu dochodziłam do siebie, bo wyszłam właśnie tak zza biurka. Także to było takie ekstremalne bardzo doświadczenie. No i później właśnie ta druga, pierwsza w Koszalinie, to już się postanowiłam trochę przygotować, także trochę chodziłam wtedy jeszcze w Mścicach, mieszkałam to tam do Mielna i z powrotem, tam w Wielkim Poście co dwa dni chodziłam, to już się trochę przygotowałam, ale to i tak było dla mnie no, ekstremalne doświadczenie fizyczne, ale też i duchowo. Pamiętam, jak schodziliśmy już z Góry Chełmskiej, tu od sanktuarium i tu pomyliłam drogę, bo tam się idzie na kładkę, a ja zeszłam tam na dół do Rolnej, koło parku linowego wyszłam. No i tutaj już, to już był świt, już nie wiem, która to była godzina, nie wiem, siódma, ósma. No to miałam bardzo mocną pokusę, żeby po taksówkę zadzwonić. Ale gdzieś tak bardzo chciałam skończyć tę drogę, że jakoś się tam doczłapałam, nie wiem ile, z półtorej godziny czy dwie godziny jeszcze szłam do ducha. No i pamiętam ten moment, jak już tam na Staszice wyszłam, jak zobaczyłam ten kościół, no się tak rozbeczałam, bo było tak blisko. I ja, a ja jest taka długa prosta, tak, nie? Tak. To się idzie, ale wiecie co, ja w ogóle w ogóle wiedziałam, że ja nie wiem, czy ja dojdę. Ja byłam tak wykończona, że każdy krok sprawiał mi taki ból, że ja nie wiedziałam, czy ja dojdę do końca, nie? No, a jednocześnie i właśnie wtedy sobie pomyślałam o takiej jednej mojej koleżance, która ma duże problemy właśnie z kolanami, tam jakieś zastrzyki, operacje, tam wózek jej groził. I mówię, Boże, mówię, Emi ma tak na co dzień, a ja tu wyszłam sobie sama z własnej woli na taką drogę ze zdrowymi kolanami. Myślę, to jest ważne, co mówisz, Agnieszka, to na pewno niewątpliwie ta ekstremalna droga odróżni się od takiego przejścia, jakby to jest intencja. Mhm. Bo intencja, jakby nawet samo słowo, intencja dotyczy Pana Boga, jakby Boże, jakby ofiaruje Ci ten świadomie podjęty trud, bo to kto tam, nikt normalny nie chodzi po lesie całą noc. Jakby ten trud podjęty, tyle ile mogę w ramach roztropności, w ramach czegoś. I myślę, że to dzisiaj jest ważne, jakby tyle zła się też dzieje na świecie i też jakby świadomość własnej grzeszności. Ten duch wynagradzania jest ważny. Ile takich świadectw się słyszy, ja też, ile takich miałem swoich jakby intencji, że często tylko intencja niosła. I to też, to może być też narzędzie niezwykłe, nie? Do tego żeby podjąć intencję. I ta intencja często sprawia, że można być. Ale Agnieszka, weź powiedz to świadectwo, bo tak by to niesamowite, jakby co jest owocem, jakby to świadectwo przebaczenia. Rok temu, tak? Tak, rok temu, tak. Piękna historia. Tak, dostaliśmy takie świadectwo właśnie z adoracji, z ekstremalnej drogi krzyżowej. Na adorację przyszedł mężczyzna, którego tam zaprosiła osoba też właśnie z parafii. I w pewnym momencie wszedł drugi mężczyzna, jego kolega, który podszedł do niego, podał mu rękę. Później się okazało, że koledzy ze sobą już od 2 lat nie rozmawiali, że pokłócili się o jakiś drobiazg. A tymczasem właśnie doszło do pojednania. Później jeszcze wiem, że ten pan dzwonił do tego kolegi.
Także no już dalej historii nie znamy, ale no ważne jest to, co zadziało się też w jego sercu, nie? Że, no. że to doszło do jakiegoś przebaczenia, do pojednania, że tak naprawdę no, Pan Bóg no, tak, przełamał. Jedna tak. z dróg w ogóle, jakby, bo każdy, w każdym roku też było, przyświeca było. Jakby hasło, nie? Tak, tak. Właśnie jednego roku była droga, właśnie droga pojednania, przebaczenia. Tak. Ja też mam takie jedno świadectwo. Jeszcze domowy kościół, małżeństwo, mąż, który poszedł na ekstremalną drogę i rano wrócił o 5:00. O 5:00 stał w drzwiach i żona mu drzwi otworzyła. No i jak zobaczyła żona swojego męża, że to stoi ciało i ledwo żywe, i jakby jedno i drugie się rozpłakało, jedno drugie się sobie w ramiona rzuciło i jakby i to, i kto wie, czy jakby on nie musiał przyjść te 400 kilometrów, żeby jakby do tej żony wrócić. Jakby to jest, myślę, istota, że coś się w serduchu dokonał i wracam do tych miejsc, które są i ludzi, których są mi dani, nie? I, no i tutaj jakby dotykamy jakby istoty, czym ta ekstremalna droga ma być, nie? Ja też mogę powiedzieć o takim świadectwie mojego kolegi, którego no, zaprosiłem w pewnym sensie, czy może poczuł się też jakby może zobowiązany z racji tego, że ja jakby tutaj no, tam się zaangażowałem tutaj w tą tak zwaną organizację. No i jednego roku, chyba nie wiem, czy to nie była pierwsza właśnie z tych naszych edycji tutaj w Koszalinie, poszedł na tą właśnie drogę, przeszedł ją i wrócił do domu, siadł do domu, że tak jakby z kościołem to tak trochę nie po drodze mu było w czasie życia, no ale na tą drogę poszedł, no i przyszedł do domu, usiadł na łóżku, zresztą jego żona też szła, ale po prostu nie wiem, po 3 czy 4 stacjach po prostu no, musiała przerwać, bo nie miała siły iść, więc wróciła do domu wcześniej. No ale on, kiedy nad ranem wrócił do tego domu, siadł na brzegu łóżka i się rozpłakało jak dziecko, nie? Rozpłakał się jak dziecko i to było takie bardzo głębokie przemyślenie. Ja myślę, że dzisiaj ja bym to nazwał poruszeniem takim duchowym, nie? On po prostu dostał takiego, no tak Bóg do ludzi przemawia, no, nie oszukujmy się, to są właśnie te takie momenty. No niestety, muszę powiedzieć, że nie dał, jakby nie poszedł za tym, nie? Że generalnie na tym się skończyło, ale przez jakiś czas, kiedy jeszcze rozmawiałem z nim, ja widziałem, że coś w nim próbuje się przełamać, coś zmienić, ale no nie dał szansy po prostu. Ja tak to dzisiaj, nie dał szansy jakby temu czemuś po prostu pięknemu jakby rozwinąć się w jego życiu. Ale to było takie ewidentne, no, dla mnie działanie po prostu Pana Boga w jego życiu, nie? Że tam coś się po prostu zadziało, nie? Że coś się zadziało. Było takie ogromne poruszenie właśnie do tego, żeby pójść za tym, ale mówię, no, nie złapał się za tej ręki po prostu, nie, no, nie chwycił się tego płaszcza. Nie? Ale no, tak właśnie Bóg przemawia do ludzi. Ja myślę, że gdyby tutaj mógł na naszym miejscu usiąść się każdy z uczestników, który tą drogę krzyżową przeszedł, czy w Koszalinie, czy gdziekolwiek, myślę, miałby dużo do powiedzenia. Ja powiem, że dla mnie każda droga była inna, nie wiem jak dla was, ale każda droga jest po prostu inna, jest inną, tak, jest czymś innym, po prostu jest pisana zupełnie jakby inną ręką, można powiedzieć. I co jeszcze ważne, tak sobie teraz też myślę, jakby co ta droga pokazuje, bo jakby zaleca się, oczywiście to jest indywidualna droga, ale jakby organizatorzy zachęcają, żeby jednak iść w jakiejś grupie, jakby być w ciszy, ale jednak być w grupie, albo być w jakimś takim chociażby kontakcie wzrokowym na trasie z kimś, kto jest i jakby co mi to bycie w grupie pokazuje. Teraz też mam taki niecny plan i jakby mam taką grupkę młodzieży, z którą się jakoś tam co tydzień spotykam. Tu rozważamy Słowo Boże, jesteśmy na adoracji, a teraz chcę ich wyciągnąć, chodźcie, pójdziemy. I jakby takie bycie w grupie też pokazuje, że na początku to jest super ściągnąć plecak i dać im się wody napić na początku, ale potem widzę po sobie, że jakby jakim heroizmem jest to, żeby kogoś tam o coś zapytać, a jak tam noga, co tam, jakby czy tą wodę wyciągnąć tylko dlatego, żeby dać, bo widać, że tam człowiek słabnie. No mi to też bardzo pokazuje, a cię, jaki ty jesteś egoista, tak, tylko ty, nie? Jakby twoje cierpienie tylko się liczy, jakby świat się nie liczy. No to jest taki dla mnie też taki pstryczek w nos, że wracam i mówię, kurczę, no ludzie są i jakby trzeba z nimi być. No, to niezwykłe. Ja powiem wam jeszcze takie
doświadczenie też takie właśnie, można powiedzieć, jakieś świadectwo też, ale bardzo wymowne. Była ta sytuacja właśnie, kiedy jednego roku szedłem w grupie z księdzem, to jeden z koszalińskich parafii, który zrobił sobie taki naprawdę potężny krzyż, można powiedzieć, tam 1,5 metra wysoki, odpowiednio szeroki, z brzozy takiej dosyć grubej, myślę, że ważył tak kilkanaście kilogramów, bo to drewno było jeszcze mokre. No i szedł z tym krzyżem po prostu tak od stacji do stacji. I na plecach oczywiście. I na jednej ze stacji, to było chyba w Manowie, po prostu tak, no nie mógł wstać, nie? To znaczy już, wiadomo, zmęczony tą trasą i tak dalej. Po prostu tak się oparł na tym krzyżu po prostu, no i się podniósł, czyli z tych kolan wstał, nie? Bo na kolanach klęcząco po prostu rozważał, czytał sobie tam rozważania stacji i mówi, tak pod nosem powiedział, pamiętam, mówi, no mówi, że na krzyżu mówi, że czasem po prostu, że można zawsze jakby liczyć, nie, na krzyż, nie, że można się podeprzeć. No, nie? I to było takie można powiedzieć, to też bardzo, bardzo wymowne, nie? Takie. Zachęcałem, żeby mieć jakiś taki krzyż przy sobie, jakiś taki fizyczny, nie? Ja mam taki mały krzyżyk, sobie zrobiłem na pierwszej drodze. Dobrze, i mam go, taki znak, nie? Ale trzymam go w domu, także jest wyschnięty, także jest lekki, tylko tyle dobrego. Ja sobie myślę, że to jakoś... Ja od kilku lat robię nowy krzyż i zostawiam w kaplicy. No tak, jak już dojdę, to zostawiam go w kaplicy. Krzyż to też osobna historia. Tak, tak. Ja też jak jednego roku pamiętam, to przez las wtedy szłam, już nie miałam siły trzymać tego krzyża w ręku. Przypiłam go sobie do plecaka. No i przychodziłam wtedy koło zrębu drzewa. I tak w jednej chwili sobie uświadomiłam, że no Chrystus niósł taką belkę 50 czy 60 kilo. I to po jakim wysiłku, po katowaniu, że w ogóle wyszedł na taką drogę, nie? A my tutaj idziemy wypoczęci, zaprowiantowani, nie? I taki mały krzyżyk jest, staje się w końcu ciężarem, który zdaje się nie do uniesienia, nie? Ale powiem wam, że tak, Agnieszka, ja też zgadzam się z tobą, bo ja też czasem po prostu, kiedy miałem dość, no, to nierzadko było, w czasie tych moich ekstremalnych dróg krzyżowych, to ja też właśnie miałem przed oczyma czasem właśnie jakby Jezusa, tą jego mękę całą, to właśnie to jego, ten trud i pomyślałem sobie, że ja za, nie wiem, za 3, 4 czy 5 godzin wrócę do ciepłego łóżka, nie? A on po prostu szedł, no, na śmierć, tak, no, oczywiście my wiemy, że, jaki jest finał tego wszystkiego, nie? Natomiast, no, ten trud, który jest związany jednak z tym krzyżem, nie? Tym, no, jest czymś po prostu w takim wymiarze ludzkim naprawdę, no, czymś ciężkim. Ale wiecie co jeszcze, tak jak no, często w Kościele słyszymy, czy nawet sami mówimy, że Chrystus umarł za nas, nie? Że za nas cierpiał. A gdzieś no, w tym ostatnim roku akurat na rekolekcjach ignacjańskich tak bardzo doświadczyłam tego, że Chrystus umarł za mnie. Konkretnie za mnie, tak? Że każdy, że nie to, że jeden gwóźdź jest za ciebie, drugi za mnie, tylko za mnie jest każdy krzyż, za mnie jest każdy cierń, za mnie jest każdy upadek, ale też za mnie, dla mnie Chrystus pokazuje swoje oblicze na chuście Weroniki, pokazuje swoją miłość Szymonowi. Otwiera mi drogę do zbawienia na krzyżu, nie? Wiecie, do czego dochodzimy, nie? Jakby to jest, wiesz, jakby z takiego, i to właśnie niektórzy to mówią, po co to chodzić, to, bo jeśli ktoś idzie po to, jakby, żeby naprawdę uczciwie wejdzie w tą rzeczywistość ekstremalnej drogi, to słuchajcie, no to musi dojść do tego, że to się skończy na Jezusie. To się nie może na nikim innym skończyć. Jakby nikt więcej nic nie zrobił niż Pan Jezus. Jakby ktoś to pięknie powiedział, że Pan Jezus zajął na tyle ostatnie miejsce, że nikt nie jest w stanie zająć tego ostatniego. Święty Karol de Foucault mówił, Pan Jezus zajął ostatnim, ja mogę zająć przedostatnie miejsce. I szukał tego ostatniego, przedostatniego miejsca, bo ostatnie zarówno dla Pana Jezusa. Sobie tak myślę, żeby teraz chyba warto powiedzieć,
tak może technicznie, jakby to teraz zejść do tej płaszczyzny, myślę na koniec już, nie? Jakby jak się ubrać, jakby co mieć w plecaku. Myślę takie techniczne sprawy, żeby to też ktoś, kto może pierwszy raz wyjdzie, żeby miał jakiś obraz. To tak, no, to już tutaj, no, powiedzcie. Strój. Ja wiem na przykład, że dla mnie bardzo ważne są, nie wiem, mieszkanie dla ciebie, ale buty. Mega wygodne buty, nie? Tak. Takie naprawdę, nie nowe spółki, znoszone. Myślę, ale takie, w których dobrze się czujemy. Nie muszą mieć żadne buty za kostkę, bo nie chodzimy po jakimś tam, nie wiadomo jakim terenie, nie po górach, ale wygodne buty, nie? Bardzo wygodne buty, no i ta odzież taka, my to mówimy, termoaktywna, czyli taka oddychająca na każdą pogodę generalnie, także musimy być przygotowani na to, że spotka nas, że może i deszcz. No tą pogodę wiadomo, trzeba sobie sprawdzać wcześniej, tak, odpowiednio. Bo też w zeszłym roku było chyba 14 stopni, tak? A bywa koło zera, także no, tak, to i tam też należy śnieg sprawdzić. I deszcz, szczególnie tam jest taki fragment tej trasy nadmorskiej, gdzie dochodzimy do takiego momentu, gdzie droga, po której powinniśmy iść, jest zalana. Tam jest taka zawsze potężna kałuża, bo te rowy, które dopływają do jeziora Jamno, one po prostu chyba są poprzytykane. W każdym bądź razie tam trzeba wejść po prostu na wał, także tam mówię do... Dzwonił Leśnik znajomy, mówi, że zalana, ale już powiedziałem, wały są. Ale sobie myślę sobie, żeby jakby to dojaśnić, bo to super jakby to mieć, bo to jest jakoś bardzo techniczna odzież ta termoaktywna. To są jakieś takie warstwy. Jasne, jak ktoś nie ma tego, a jakby chciał pójść, myślę, takim kluczem do dobrego stroju, to jest no, tak zwaną cebulkę. Tak. Jakby na cebulkę, to znaczy, że mieć kilka warstw, nie tak, że to trzy kurtki puchowe, tylko warstwy, które są takie może cienkie warstwy i to nawet, słuchajcie, ktoś to trochę tak jakby wyjście w góry, nie? Czyli takim sprawdzianym jest, ja od jakiegoś czasu to też jakoś tak praktykuję, wyjście z domu, jeśli ja czuję, że jest mi ciepło po wyjściu z domu na zewnątrz, to znaczy, że jestem za ciepło ubrany. Czyli taka warstwa, która jest, czuć lekki chłodek po wyjściu i dlatego w plecaku potrzebna jest druga warstwa i trzecia warstwa, nie? Myślę, co do tego rękawiczki, czapka, może coś, żeby tutaj zasłonić. Ważna rzecz jeszcze, latarka, nie? Latarka, tak, światło, nie? To jest... Czołówka jest dobra. Tak, czołówki są bardzo dobre, jakieś baterie na wymianę, tak. No i dobrze mieć też jakieś elementy odblaskowe, nie? Tak. Są fragmenty, które gdzieś idziemy wzdłuż na dróg publicznych. No, jest noc, może ruchu nie ma, czy jest bardzo mały, znikomy może. Ale dobrze te elementy mieć po prostu blaskowe. Takie ja w Ustce miałam taką małą, co prawda, latarkę, ale taką do ręki, wtedy jeszcze nie miałam tej czołówki. Wydawało mi się, że będzie ok, że wystarczy, ale raz, że to światło latało wszędzie, a dwa, że rzeczywiście no, po tylu kilometrach, no to już nie miałam siły trzymać jej w ręku, nie? Także powerbanki na przykład, nie? Bo w większości jakby te trasy, którymi będziemy szli, one są w aplikacji, zresztą te aplikacje są do pobrania w sklepach tam odpowiednich operatorów na sieci, nie? I ta aplikacja po prostu jest pięknie wyrysowana, także praktycznie idziemy po linii, miejsca, po kresce. Gdzie są stacje, nie? Tak. Ja mam zawsze też wydrukowaną trasę, tą opisaną, nie mapę, no, też tylko jest taka opisaną. Forma, tak. Pierwszą tą czerwoną trasą przez las, co szliśmy, to koledzy przestała działać aplikacja, nie? W lesie nie? Także no, warto też mieć wydrukowaną, zwłaszcza jeśli w lesie ktoś ma problem, żeby się odnaleźć. To rozważania też. A słuchajcie, w plecaku. To w plecaku myślę, co? Na pewno minimum. Woda. Na pewno woda, na pewno termos z gorącą herbatą. Woda się wydaje, po co woda przecież zimno? Nie, to człowiek się odwadnia, wrażenie, że jeszcze bardziej tak się odwadnia. W sensie takim nawet nie czuje, kiedy się odwadnia, nie? Czyli ta woda, termos z gorącą herbatą. Ja to praktykuję, jakieś takie słodkie batony, czy jakieś bakaliowe takie batony, jakaś taka energia potrzebna, czy bułka. Proteinowe jakieś, nie? No, to tam gdzieś wszystko energia taka. To są takie rzeczy dostępne, czy jakieś banany, małe, nie duże chyba też ewentualnie. Bakalie, nie zajmują dużo miejsca. Ale ja lubię też kanapkę z... konkretną. Z Nutellą. Nie, jednego roku miałam, właśnie, bo miałam baton proteinowy, banana i kanapkę miałam z masłem orzechowym. I tak mi się chciało sera.
bo miałam ochotę na coś konkretnego, mówię, za dużo było tego słodkiego po prostu. To jest co? No i co, i warto? No ale nie za dużo też, nie? Kolejna warstwa, tak. Żeby no tak, bo to trzeba dźwigać. Bo w nocy się też nie chce tak jeść. Pozorom, ale ten plecaczek na początku lekki, po 5-6 godzinach on naprawdę waży kilka razy tyle, no co i potrzeba warstwy, nie? Kolejny, nie? Coś tam jeszcze, drugi sweter, jakiś polar, bo to w pewnym momencie już przychodzi taka granica, że jakby już ten organizm się wychładza, tak. Jakby to jakby nie ma ratunku, nie? Dlatego wszystko, co jest, wtedy ubieram. Koniec. Agnieszka, nie wiem, czy ty będziesz pamiętała, ale też kiedyś widziałem jednego z naszych uczestników, pątników, który szedł po prostu w sandałach. Tak. Przeszedł całą drogę. Zresztą tam, gdzie ta woda była rozlana, po prostu przeszedł sobie przez tą kałużę. No i inni się zastanawiali, jak to pokonać. On po prostu przeszedł przez nią. Także tak też można, nie? Myślę, wiecie, co jeszcze ważne z takich rzeczy, warto wejść na stronę dk.com, żeby tam się zapisać, też jakby poczytać też o tych różnych odpowiedzialnościach, jakby to, żeby jakoś nie było jakiegoś takiego zdziwienia, że jakby to jakby odpowiadamy za siebie tutaj, nie? Tak, więc to trzeba też powiedzieć, że trzeba być przygotowanym na to, że w każdym momencie tej drogi możemy dojść do wniosku, że nie jesteśmy w stanie dalej pójść, nie? Więc trzeba mieć telefon do przyjaciela. Tak. Nie? Także, no, także dlatego mówię o tym powerbanku, żeby po prostu mu zadzwonić, żeby ktoś, kolega, koleżanka, to jest ważne. Czy rodzic, zabrać nas po prostu. Mieć zaplecze. Praktycznie z każdego miejsca. Nie? I tego człowieka z telefonu można wysłać wcześniej na adorację ducha. Tak, czyli, jak czyli najbardziej, zapraszamy. Czyli każdy może być odpowiedzialny. Słuchajcie, tak sobie myślę na koniec. Żeby zakończyć, taka jedna myśl, słuchajcie, jedna myśl, takie naprawdę jakby tutaj już jakby taka jedna myśl, czym dla ciebie jest ADK? Jakby tak, to już takie espresso byśmy powiedzieli, to jest taka wisienka na torcie. I myślę, tym byśmy zakończyli, żeby nie przedobrzyć, bo niech wszystko dokona się w trasie, nie? Zachęcamy, zapraszamy, kto tylko może. Taka jedna myśl jakby, czym jest ekstremalna droga krzyżowa. Czym dla ciebie jest ekstremalna droga krzyżowa? To warto o tym pomyśleć. Ja myśmy podobnie zaczynali, praktycznie chyba analogicznie. Te pierwsze nasze drogi, z tego co wiem, to zaczęły się w 2017 roku, tak? Więc nie wiem, czy pamiętacie, jakie było hasło przewodnie tej drogi? Pamiętasz, Agnieszka? Nie. Droga przełomu. A, rzeczywiście. No. Droga przełomu. Droga przełomu dla siebie. Tak, to znaczy tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że dla mnie jest droga przełomu. Ja każdego roku jakby staję właśnie w zasadzie teraz już jestem w takim momencie, kiedy ja naprawdę biorę ten krzyż, nie? Że czuję, nie mówię, że mi się nie chce, ale po prostu ja widzę, ile rzeczy jest, które przemawia za tym, że ja nie powinienem pójść, że jestem jakiś strach przed tym, że nie przejdę, że jestem przez roku starszy, że jakieś okoliczności życia, które mnie po prostu być może absorbują do tego czy tamtego. I ja za każdym razem po prostu dokonuję takiego przełomu w sobie. To znaczy w pewnym sensie nie mówię, że się zmuszam, bo to może złe słowo, ale muszę pokonać wiele jakichś trudów i wysiłków takich, pokonać to, czym żyję na co dzień, po prostu, żeby wyjść tą drogę tak naprawdę. Ta noc jest dla mnie wyjątkowym czasem, ale ja widzę, jak wiele rzeczy mi w tym przeszkadza na co dzień. Ja widzę po prostu przez to zaangażowanie, jakie prowadzę, to aktywny, można powiedzieć, ten tryb życia, zawodowy i tak dalej, po prostu jak ciężko mi się po prostu, jak mi ciężko pójść, nie? I dla mnie jest właśnie tą drogą takiego przełamywania się, ja wiem, po co ja idę, ja mam jakby pełną świadomość tego, że ja idę się spotkać tam z Panem Bogiem, po prostu, nie? Wiem, że to jest, ja wiem, że ja mogę go spotkać wszędzie, nie? Mogę, ale tam ja mam wrażenie, że ja go na pewno spotykam i to jest takie, właśnie tym jest dla mnie, nie? To bym powiedział, ja to bardzo podobnie też, jakby tak więcej, nic nie powiem, taka droga wejścia w siebie,
najprościej mówiąc, no, droga wejścia w siebie. A ty, Agnieszka, czym dla ciebie jest EDK? No, dla mnie to jest taki czas wyjścia na pustynię. No to podobnie, tak? Też czas, kiedy Bóg mówi do mojego serca, kiedy pytam Go, co mogę jeszcze zmienić w swoim życiu, żeby być bliżej Niego, gdzie odrzucam krzyż, gdzie jeszcze myślę egoistycznie, gdzie jest we mnie mało miłości do bliźniego, gdzie nie widzę swoich błędów. Także to, no to jest taki czas takiego spotkania z Bogiem, właśnie wyciszenia, też wyciszenia myśli. No trochę tak bym to porównała do adoracji, mimo że to jest zupełnie no jakby inna forma modlitwy, ale to zdecydowanie jest dla mnie czas słuchania, kiedy przestaję gadać, a kiedy chcę słuchać, co mówi do mnie Bóg. No. To są, moi drodzy, pewnie wszystko inne pytania, już niech one, niech ci, którzy nas oglądają, słuchają, niech doświadczą tego sami. To co, serdecznie zapraszamy, nie? Tyle nam zostaje na koniec. Serdecznie zaprosić tych, którzy... I jasne, że to komu tam do Koszalina, do Piły, gdzie tam jeszcze. Słuchajcie, to nie chodzi, że wszyscy teraz muszą do Koszalina przyjeżdżać. Nie, idźcie tam, gdzie możecie. Jeśli Pan Bóg was jakoś tam zaprasza do tego, serdecznie was zapraszamy. Podejmijcie to wezwanie na tyle, na ile potraficie. Może to będzie droga jednej stacji, a potem się wróci i pójdzie spać. I może ten przełom się dokona w jednej stacji. Niech się dokona. Dlatego życzymy wam takiego owocnego przeżywania tej ekstremalnej drogi krzyżowej. Dobrym odniom dziękujemy za to, że mogliśmy tutaj być w tym nowym studio. I serdecznie was pozdrawiamy i daj Boże do zobaczenia na szlaku. Daj Boże do zobaczenia na adoracji. Na adoracji. Tak. Pozdrawiamy was serdecznie. O, to ja wam na koniec pobłogosławię. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Pozdrawiamy. Z Bogiem. Bogiem. Z Panem Bogiem.